to jest cały bagażem troski, niepokoju, które przynieśliśmy do naszego wieczernika narodu. Tyle pośród nas słabości, niezgody, obojętności, zawiści i grzechu. Tyle razy dotykamy twarzą błota ziemi. Ty, Matko, dajesz światło, byśmy przejrzeli. Przemij nam, ślepcom XXI wieku, błotem nasze oczy, byśmy widzieli inaczej. Te oczy, Matko, przyodziane są tysiącami trosk, łez, cierpień, radości i uśmiechu tych, którzy tyle razy tu przybywają, jak i tych, którzy są po raz pierwszy. Ileż nocy spędziliśmy u twych stóp, ponad 25. Te oczy, Matko, zalane krwią ran, błagający o pokój tam, gdzie go nie ma. W naszych rodzinach, w naszych domach, tam, gdzie toczy się nasze życie. Tam często powtarzana jest zbrodnia Kainowa, gdzie zabija się nie tylko nożem, ale i złym słowem. To oczy, Matko, wypatrują tych, którzy tu nie przyszli i może nie przyjdą. Ty i dziś szukasz Nikodemu XXI wieku. Ty na nich czekasz, czuwasz nad nimi i błagasz o miłosierdzie dla nich, jak mój Boże. Czuwasz nad tymi, którzy się nie mogą. Ale gdy umierają z modlitwy, czynisz wręcz głowie dla ich umęczonej strony. Bierzesz do ręki krzyczące popioły i kładziesz u stóp Twego Syna i błagasz o miłosierdzie dla nich. Niech będą Twoim cierniem i Twoim krzyżem. Wołasz. No. Ja tak mam teraz. Umrzyj jeszcze mój Syn, moi kochani. Błaga Cię o to Twoja Matka. Na to umrę dobrej przemiany. Oczy, Matko, niemym krzykiem wołają za tymi, co pragną żyć, zanim ten świat idzie. Oczy, Matko, czarne jak ta nasza śląska ziemia, nadmiernie wyeksploatowana, pokryta drogami tych, co pod nas ginęli te ziemie. Zatroskana o tych, którym się źle powodzi o to, cierpiących, samotnych, a dziś szczególnie bezrobotnych. Maryjo, Matko nasza, dziś w naszej nocnej modlitwie chcemy szczególnie modlić się za rodziny i młodzież naszą. Dzisiaj są różne kryzysy polityczne, ekonomiczne, ale największy kryzys to jest kryzys rodziny. Rodzina współczesna stała się tworem wewnętrznie zdezorganizowanym, którym regularność zadań i wymagań zastępowana jest zaraźnym dostosowywaniem się do okoliczności życia. To, co rodzice mówią o dzieciach, jakie mają być, jest czymś wtórnym w stosunku do warunków, w jakich dziecko rozwija się od lat najmłodszych. Już Ojciec Święty Pius XI wołał,
Dajcie mi świętych ojców i święte matki, a odnowię oblicze ziemi. Papież Benedykt XVI za Janem Pawłem II często powtarzał, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Takie będą przyszłe pokolenia, jakie będą rodziny nasze. Bardzo istotni jest autorytarzy rodziców, siłę, trwałość przekazywanego systemu wartości, zależy bowiem od autorytetu wyborów. Zatracił się i może słusznie autorytet urzędu, a istotnie stał się autorytetem zostaje się ołtarzem. No, ze względu na doświadczenie życiowe, posiadają dwa, nawet więcej, bo ludzie jeszcze trzymają w dłoniach krzyżu. To bardzo fajna atmosfera. Minutę przyjęcia przez innych świadectwa życia, które ma rangę argumentu. Postępuję, mówi młody człowiek, bo ojciec... Serdecznie pozdrawiam, ja zadzwonię zaraz. ...a jak chcę mieć do niego podobny. Nie wychowa więc ojciec i matka do szczęśliwości, którzy do domu przychodzą nieczęśni. Nie wychowa do uczciwości ktoś, kto sam nie jest uczciwy. Dziwna rzecz. Młodzi ludzie wyczuwają, kto na kogo jest kimś, a kto jest czymś. Może to ostre, ale prawdziwe. Niech ręce naszych ojców i wargi naszych matek powiedzą więcej o Bogu naszym dzieciom niż uczony księga. Chodzi po prostu o to, by młody człowiek mógł powiedzieć: chcę być jak moi rodzice. A to wszystko doprowadzi do wspólnoty rodzinnej. To rodzinne my jest posagiem na całe życie młodego człowieka. Trzeba zrobić wszystko, by dziecko mogło powiedzieć: chciałbym.